przeszczęściu. Tak. No tak. Tak. Tylko nie pobrudź. Światów. Tylko nie pobrudź. Tylko nie pobrudź. Masz. Tak. Ale tak. Twoja mamusia mnie polubiła od momentu, jak otworzyłem lodówkę. Ona cię lubi, bo wszystko zjadasz. To dlatego. Między innymi nie jestem wybredny. No oczywiście, bo to jest dobre jedzenie. No. Mamo, Natalia się ciebie boi, jeżeli chodzi o sprzątanie. Kurde, cicho, tego nie mów. Boi się ciebie zaprosić, bo do mnie przejdzie inspekcji. Test białej rękawiczki to na pewno już będzie ulany. Mnie tatoś uczył jeździć i na rowerze, i na rolkach, i zawsze na Malcie. Zawsze chodziliśmy na Maltę i na Malcie mnie uczył. No. Nie pamiętam. Wydaje mi się, tata nie w ogóle wiesz wielu rzeczy, bo tata miał większą cierpliwość do mnie, bo ja to po prostu zaraz zdenerwowałam. Tata się denerwował i się darliśmy na siebie, ale przynajmniej coś z tego wyszło, bo... Skąd ja to znam? Bo tata mnie na przykład nauczył ułamków, nie? Albo metrów kwadratowych. W ogóle nie mogłam zrozumieć, co to są metry kwadratowe. I mama to myślałam, że wybuchnie po prostu. Zrobiła się czerwona, napuchła z tej złości, bo próbowała mi wytłumaczyć, co to są metry kwadratowe i się nie udało. Przyszedł tata, walnął pięścią w stół, jakoś tak wytłumaczył, że zrozumiałam. Ale ułamków to mnie nauczył tak, że... Ja to pewnie mojemu bym, nie wiem. On to by się, mój tata to by się pewnie ucieszył ze starego, zdezelowanego Poloneza i miliona złotych na koncie, żeby móc go odrestaurowywać sobie powoli i nim dłubać. Mamę to ja bym wysłała na jakieś takie male diwy i ona by się tam odnalazła. Tylko byłoby jej gorąco strasznie. Ojczulkowi bym kupił suwa. Pasowałoby mu to. Przy okazji kupiłbym mu, może inaczej, suwa. W sensie jakiegoś Range Rovera. Ojczulek ostatnio polubił te autka jeepkowate. A przy okazji, z racji tego, że mnie się to podoba, to nadal bym mu kradł auto. Nadal byś mu podkradał auto? Jakbyś teraz byłoby kupił... gorzej trochę. Nie ma problemu, po to auto bym się pofatygował specjalnie do Poszczykowa, żeby mu odwieźć nad ranem, ja bym cię pustym bakiem. Ja bym cię musiała podwozić wtedy. Nie. A mamie? Mamie? Mama? Mama by dostała domek z zajebiście ogromnym ogródkiem. Mniej więcej, dajmy jej 2 hektary, miałaby jakieś chwasty do wypierania. To siedziałam z mamą nocami, chyba przez tydzień. Pamiętam to teraz, że bardzo długo żeśmy siedziały i wybierałyśmy... Do późna? Tak. Wybierałyśmy studia dla mnie. To też pamiętam. No. To się było tak, że wychodziłam na egzamin, a rodzice byli, no bo jak wiesz, weekendy, to zawsze mama i tata też kopali mnie w tyłek na szczęście przed każdym egzaminem. Tak, stąd też masz to zawsze, że jeżeli gdzieś się spóźniesz, to zawsze siedzisz i liczysz do 13, cholera wie po co, czy to 15. Nie jak się spóźniam, tylko jak wracam. I to babcia zawsze tak mówiła, że jak człowiek się wróci, to musi usiąść i policzyć do 15. A moja babcia to była bardzo mądra kobieta i trzeba jej słuchać. Można powiedzieć cały czas, że powinnaś podziękować swojemu tacie jeszcze raz. Za cierpliwość, panie Krzysiu, za noszenie na rączkach. Zanoszenie tej małej wredoty, która pewnie ryczała na rzekało. To chyba ja powinna mówić, nie ty. Tak, ale ja wiem o tobie, bo wystarczyło, że miałeś się opiekować rokiem przez jeden dzień i już miałeś dosyć. No, naprawdę. A oni tak do trzeciego... I ryczała. A oni tak do trzeciego roku życia po prostu ze mną na tym fotelu, tata, po prostu trzymający mnie, wiesz, i rano do pracy. A mama też opowiada, bo mama przecież była w ciąży, że jedną ręką wózek, a drugą próbowała zasnąć. Jak już dostawała szału, to się z tatą zmieniali, bo tata mówi, to na nią krzyczysz, to nic nie da. I wtedy tata, nie? I tak się zmieniali i do trzeciego roku życia. A ja po jednej nocy z rokiem po prostu myślałam, że padnę.
Nikt nie wie, nikt nie widział, nikt nie słyszał. A pamiętam też, tam się już miało, jak jeździliśmy z tatą maluchem i jeździliśmy nad stawy w Antoninku i zawsze śpiewaliśmy różne piosenki. I na przykład śpiewaliśmy autostop, autostop, przebrać się dalej, hop. Znasz to? Nie wiem, my mieliśmy radio. Ale u nas może też było radio. Było radio, bo jak ja byłam mała i nie mogłam w nocy spać, ale to w domu było radio. Nawet tata ostatnio gdzieś znalazł, bo wiesz, on wszystko przechowuje. To były guziczki i ja nawet pamiętam, które ja guziczki lubiłam. I ten guziczek chyba, który najczęściej wciskałam w nocy, to był zjechany. To był wyjechany, no. I tata ostatnio znalazł to radio i pokazał mi, a pamiętasz to radio? Ja mówię, pamiętam doskonale. I byli zdziwieni, że ja pamiętam. Że rodzice często, oni sobie chyba nawet nie zdają sprawy, ile my rzeczy pamiętamy. To taka też, wiesz, nauczka, znaczy no może nie nauczka, tylko taka dla nas, że też jak będziemy rodzicami, że to od najmłodszych lat trzeba pilnować, takie wiesz, szczegóły, bo zobacz, jakie my szczegóły pamiętamy z dzieciństwa. Przypominając tak ogólnie, wiesz, wdzięczność i tak dalej, tak? A jeszcze takie szczegóły, takie pierdoły, które normalnie ktoś by mógł nie zwrócić uwagi. Nie, za to zawsze gdzieś pod takim względem to ojczulek. Trzeba sprawdzić, czy mnie mogą ugościć. Jeszcze by była pusta, wtedy byłbym zniesmaczony, musiałbym odejść. Nie byłoby argumentu, żeby mnie zatrzymać. A tak zatrzymało cię przy mnie jedzenie mojej mamy. Oj, definitywnie. To muszę mamie podziękować. Przy tych gorszych chwilach jeszcze analizowałem, że warto zostać, bo będzie dobre jedzonko. Innego argumentu nie widziałem. Oj, ty. Panie Kersiu, dziękuję za super jedzonko. No. Będziesz ze mną zadzierał, to mamusia nie będzie robiła karkóweczki w sosie, moja dla ciebie. Wystarczy, że będą pyzy w sosie. No to też nie będzie robiła pyzy w sosie. Ja mogę śmiało powiedzieć, nigdy w życiu niczego mi nie brakowało. No. Za co muszę automatycznie powiedzieć śmiało, że dziękuję, bo zawsze miałem wszystko, co potrzebowałem, co chciałem, co sobie wymarzyłem. Oczywiście może poza jakimiś wypasionymi typu samochodami, tego typu, ale to tam dziękuję, ale bo dzięki chyba temu... takie nowinki techniczne pewnie, nie? Klocki Lego po prostu. O Jezu, nie wszyscy mogli mieć klocki Lego, a ty po prostu... Miałem zestawy. Mamo, tato, dziękuję. Za klocki Lego, tak. Wyobraźnie. Ja też sobie muszę podziękować, bo nasze przyszłe dzieci będą mogły jeszcze korzystać z swoich klocków. Ale mi też nigdy niczego nie brakowało, wiesz? Mi to nawet nie chodzi, wiesz, o pieniądze czy takie tam rzeczy, tylko to po prostu zawsze było tak w domu fajnie, ciepło. No, zawsze mogłam w ogóle na rodziców liczyć, do teraz, wiesz? Naprawdę, no. Mama zawsze, jak opowiadanie jakieś pisałam, czy wypracowania, czy coś, to zawsze wtedy mama sprawdzała. Z tatą robiłam matematykę, Polski, a z mamą inne przedmioty. Boże jedyny, jak ja zawsze kulałem z polskiego. Gdyby nie moja mamuśka i jej wypracowanie, które chwilę mi pisała sprawdzała. Za ciebie. Aha, myślałam, nie, pisała nie za pisała ciebie. Za mnie. Wspomagała mnie wiedzą merytoryczną, jakby to ująć tak poprawnie, to... Zawsze są tam dla nas, gdy ich potrzebujemy faktycznie. Ja zawsze jak mam jakiś problem, no nie oszukujmy się, większy problem, no to lecę gdzieś do mamuśki pod tym względem, jakkolwiek by to gówniano nie brzmiało, mamuśka zawsze doradzi. Pracował po to, żeby faktycznie nam niczego nie brakowało, czyli nie mam jej. No i faktycznie tak było. Na język angielski, dzięki czemu potrafię się dzisiaj dogadać bez większych problemów, bo były pieniądze, było na korepetycje i całą tą resztę. No i dlatego jestem tu, gdzie dzisiaj jestem, nie? Kocham ich bardzo, wiesz? O. Naprawdę.
naprawdę bardzo. Oni to są chyba sprawne, jak nie stają. I się rydzę. No, naprawdę. To tak. Oni są naprawdę sprawne, to jest chyba nie stają. I twoje rydzy też kocham bardzo. To nic nie poradzę. Glajdowała. Wiesz, ja bym się chciał powiedzieć w ogóle, tego jest tyle, że no... No. Tak, wiesz, te wszystkie wspomnienia, które mamy, to... To no, dzięki to nim. Dzięki nim, tak naprawdę, nie? Zgadza się. Boże, ty jesteś, jaki jesteś, to przecież, wiesz, dzięki temu... Dzięki rodzicom. Tak, ale to nawet ja, jako teraz kobieta, wiesz, jako twoja kobieta, jakby to jak cię mama wychowała, jak wychowała cię i tata, twoje wielkie szacunku do kobiety i tak dalej, to... No to też dzięki temu jesteśmy teraz ze sobą, nie? No bo ty nigdy nie podniesiesz głosu, zawsze mnie szanujesz i to też dzięki nim, więc to... Ja też powinnam w sumie za to dziękować.